A dzisiaj taki vlog, że jestem u Pawełka. Odwróć się, tu pokaż nazwę firmy. Odwróć się. Jestem u Pawełka w pracy dzisiaj. Pomagam mu w jakimś monitoringu. Alarmy robimy. Normalnie kreator jest w pracy. Aż dziwne. Wow! No, on poszedł do roboty. Ja poszedłem do roboty. Nie mam aparatu w ręce. Jak to możliwe? Dobra, zobaczymy, co będziemy robili. Co pan prezes każe dzisiaj? Panie prezesie? Także montujemy takie coś. O co tu chodzi? Ogólnie robimy jakąś instalację monitoringu na jakiejś szkole. Fajna robota. A pamiętacie tą wiertarkę, młot, jak robiliśmy? Z Pawełkiem? Sprawuje się teraz? Uda? No, a jak? No, normalnie nowe życie. Pan prezes mówi, to tak musi być. Do krasnoludów się dowierciłeś? To co, Pawełku, masz śrubokręcik i przykręcasz ekspandereczki? Tak, w obudoweczkach. W obudoweczkach. A tu będzie akumulatoreczek. Zasilaczek toroidzik? Toroidzik. Ostatnio z nas cisnęli, to jest takie nawiązanie do któregoś filmiku, jak ktoś napisał, że robimy przedszkole. Podaj kombinereczki, młoteczek. Tu mamy kabeleczek. Dużo kabeleczków w tym rzeku. Mhm. Fajne kabeleczki. I Pawełeczek stoi na drabineczce. No, Pawełek, ty wiesz, ty tam podpinasz tak na oko, podpinasz te kolory kabelki. Nie wiem, wiem, że zawsze jak podpinam, tak wiesz, trochę tu skończę, trochę tu połączę po kilka naraz, trochę tu po kilka naraz, ale działa jakoś. Tak byle wyglądało, nie? I to jakoś jest. Nie wiem, jakoś to zawsze działa. No to już macie, widzicie, tutorial, jak podłączyć centralkę taką. Dwa ekspandery i tutaj główną tą. Zasilacz. No i teraz pan szefu postawił pierogi, tak? Panie kierowniku, półtorej porcji z mięchem. Będzie jedzenie. Ja sobie wziąłem ruskie. Ten sobie wziął ruskie. My tutaj mamy inne poglądy. Pawle, gdzie ty się tutaj pod kopy robisz? Widziałeś, jak to tam wygląda? Zawaliło się. Szkoła! Ale nie zobacz, co tam leży, chłopie. Jakie gruzy. Musisz aparat włączać? A nie, to tylko nagrywasz. Na vloga! Bo chyba nie widać, nie? Będziemy trafili. Fajnie. Klimat, że to wyspo mi zmieniło, to tam mumia, to Tutanchamon jakiś. Zdjęcie później mi prześlesz. To był kot. Miau. Jak tu się nadział na tego gwoździa, mi się wydaje. Chyba tak. A bo go ktoś zatłukł. No ale ja. Tak, by po drodze ktoś. Ale wąs jeszcze widać. Ej, to normalnie został. Na pogłębie jednego to sprawdzić to słabo. Jesteś tam na końcu? Czekaj, bo patrzymy na razie na te, na mumię kota. Ale na końcu jesteś w kanale. Dobra. Tak, tu gdzie leży mumia kota. No także co, dalej kabelki kręcimy, tak? Kabelki. Coś tu nakręcił za kabelki. Tysiące kabelki. Bardzo fajna, ciekawa praca taka jest. Koniec z fotografią, koniec z kręceniem filmów na YouTube'a. Od jutra się zatrudniam u Pawełka. Co robisz? Pytasz, pokaż, z kim gadasz? No i wszystko będzie jasne teraz. No i co, cały Pałac Kultury już podpięliśmy. No i kolejny dzień vlogujemy z Pawełkiem. Tym razem w domku jakimś. Pawełek tutaj buduje instalację domkową. Parę jakichś czujek, co tam jeszcze Pawełku będziemy robili. Zobaczcie, firmowe paliwo, firmowe auto. Firmowy samochód, firmowe paliwo dla Karoliny z dedykacją. Tak Pawełek ubrudził auto się zakupując prawie, że... Cudem, żeśmy wyjechali z tego i co Pawełek będzie musiał zrobić teraz? Będzie musiał zrobić inwest w umycie auta.
Także faktycznie Fius inwestuje. Tak? Dobrze, żeśmy się nie zakopali. To prawda. Zobaczcie, jak do mnie strasznie nigdy nie przemawiały tego typu drabiny. Fajna trafka, nie? No Pawełkowi się drabina podoba. Pawełek mówi, że no risk, no fun. Matko. Teraz montujemy czujki na zewnątrz. Nie czujki, tylko... jak te wyjki się nazywają ładnie? Sygnalizator. Jaki, Boże, zwiśnie się. Optyczno-dźwiękowy. Akustyczny, dobra. Czyli odgrywa melodykę i robi łe-łe-łe-łe i do tego jeszcze mruga w rytm muzyki. Mówiłem wam, że mnie te drabiny nie przekonują. No zobaczcie na chłopaka. Patrzcie, jak on schodzi po tym. Masakra. Ja bym nie wszedł. Zobaczcie, jak Pawełek ostrzy śrubokręt. Nie nagrywaj tego. Prawicy. Drapu, 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 drapu. Tak to jest. Jak się ostrzy śrubokręt. Także co, panie Pawle, to jest fajna praca ogólnie chyba, nie? Też tak uważam, że to jest bardzo fajna praca. Widzicie, jak wygląda taki dzień, a w zasadzie to połączone dwa dni z takiej pracy. Montażu alarmów, kamer, tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że się spisałem, mimo że kiedyś Pawełek mnie jeszcze weźmie, przygarnie. To będzie potrzebował. Wielki kropka. Przygarniesz kropka, panie szefie? Kropka. Chyba wielką plamę. Podobnie dałem plamę, słyszycie? No co ja mogę? Jeżeli się wam podobało, to dawajcie łapkę w górę i zapraszam was do oglądania już kolejnego odcinka niebawem, moi drodzy. Trzymajcie się, heja!